zajmujące. Witam Was w kolejnym odcinku Raz Koni. I z racji tego, że jest to 70 odcinek, naprawdę to jest już potężna liczba i dziękuję, że nadal jesteście ze mną i trwacie w tej serii, bo naprawdę ma już sporo odcinków, bo teraz mamy 70. I dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną rasę z rodzaju koni Paso i będzie to Paso Peruano. Także zapraszam Was do... Okej, słuchajcie, zaczynamy od wstępu. Paso Peruano, czy inaczej Paso Peruwiański. Rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 roku przez Franciszka Pizarro. Konie te poruszały się inochodem, który nazywano Paso. Chód ten zachował się w Ameryce Łacińskiej. Budowa eksterior. Paso peruwiański ma w sobie 3/4 krwi konia berberyjskiego i 1/4 konia andaluzyjskiego. Konie mają od 142 do 155 cm w głębie, krótkie, poprawne kończyny, perfekcyjne pęciny, głęboką klatkę piersiową, mocne łopatki, okrągły, umieszczony zad, twarde kopyta i elastyczne stawy. Grzywa i ogon dosyć bujne, często faliste. Dopuszczane są wszystkie maści, a najchętniej gniada i kasztanowata. Użytkowność. Pomimo niewygodnego galopu, koń ten jest świetnym koniem wierzchowym, który inochodem bez zmęczenia siebie jeźdźca jest w stanie pokonywać znaczne odległości. No. To był właśnie taki króciutki wstęp o tej rasie, a teraz przechodzimy do... Okej, teraz pora na kolejne czytanie, tym razem z książki. I używałam tej samej książki też do odcinka o rasie Pasofino, która tutaj też jest. Także jeżeli nie widzieliście odcinka o rasie Pasofino, no to oczywiście zostawię Wam link. A dzisiaj właśnie przeczytam Wam, co to jest napisane o koniach Paso Peruano. Paso Peruano pochodzą z Peru. Hodowla skupiona jest w Stanach Zjednoczonych. U peruwiańskiego pasu może występować niepożądana genetyczna zdolność do poruszania się kłusem. No i tu jeszcze ogólnie o koniach pasu jest napisane coś takiego. Konie tej dużej rasy dzielone są na rasę pasofino i rasę paso peruano. Zaliczamy je do lekkich pięciochodów i tak jak inne konie amerykańskie, wodzą się od koni hiszpańskich zdobywców. Niektóre z tych zwierząt poruszały się toltem, i ta cecha została zachowana u nas w Peru, Kolumbii oraz w rejonie Wysp Karaibskich. No i tutaj jeszcze przypomnę inne informacje o tej rasie. Czyli tak, eksterior. Paso to konie o lekkiej budowie ciała. Mają proporcjonalną, suchą głowę z lekko wypukłym profilem, wysoko osadzoną szyją, zaciśnięty stromą łopatkę i wydatny kłąb. Użytkowanie. Konie paso wykorzystywane są głównie do pokazów oraz do pracy na rancho. Dobrze sprawdzają się także na wyścigach konnych, poruszają się pięcioma chodami, a także w jeździe pod siodło. Temperament. Ogólnie mają żywy temperament. Czasem są nerwowe, co spowodowane jest próbami ich szkolenia. Konie tej rasy często na siłę usamuczone poruszać się chodem o nazwie termino, często w drastyczny sposób. Aby koń stał się opanowany i spokojny, potrzeba czasu i cierpliwości. Do tej miejsce pochodzenia. Około XVI wiek. Kolumbia, Peru, Wyspy Karaibskie. Występowanie Peru, Puerto Rico i Kolumbia. Cechy łagodne, wytrzymały, możliwy temperament. Jeszcze takie cechy wyglądu. Głowa proporcjonalna, wyraziste oczy, duże uszy. Grzywa średnio obfita. Sierść gładka i jedwabista. Nogi mocne, dobrze zbudowane. Stroma pęcina z lekkimi szczotkami. Maść wszystkie maści, ogon średnio obfity, wysokość od 140 do 155 cm. No. I właśnie w tej książce były zawarte informacje ogólnie o koniach paso, ale także właśnie paso fino i paso peruano. Także jeżeli, jeszcze raz przypominam, jeżeli nie widzieliście odcinka o rasie paso fino, no to oczywiście zostawię Wam linka. A teraz przechodzimy do ostatniego. Ostatnie czytanie będzie takim
bardzo krótkim podsumowaniem, także zapraszam. Paso Peruano albo paso peruwiański, rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 roku przez Francisca Pizarro. Konie te poruszały się jednochodem, który nazywano paso. Chód ten zachował się w Ameryce Łacińskiej. No. Także to było takie małe zakończenie, podsumujące to, co wcześniej mówiłam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie miły komentarz, subskrybujcie kanał i ściskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i oczywiście w opisie filmu będziecie mieli wszystkie informacje o źródłach, które użyłam do dzisiejszego filmu. I też informacje o zdjęciach, o muzyce, o programach, w których używam, także wszystko jest w opisie. No i oczywiście zapraszam serdecznie do śledzenia mnie na mediach społecznościowych, ponieważ bardzo często widzicie tam rzeczy, których nie pokazuję tutaj na filmach. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o moim życiu i tym, co robię na co dzień, no to oczywiście zapraszam serdecznie na naszą grupę na Facebooku Scenina Tornado, na mojego Instagrama oraz na Snapsa. Jeżeli nie znacie strony Snaps, no to oczywiście serdecznie zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie. No. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam jeszcze za oglądanie tego filmu. Oczywiście na koniec będą jeszcze zdjęcia związane z koniem pasu Peruano. I jeszcze raz przypominam, że jeżeli nie widzieliście odcinka o koniu pasu Fino, no to oczywiście link jest w opisie. No i to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za wytrwanie do tego 70. odcinka tej serii. Widzę, że ta seria bardzo Wam się podoba i cieszę się, że udało nam się doprowadzić tę serię do 70. odcinka. Oczywiście będzie ich jeszcze więcej, także wyczekujcie. No. I jeszcze dzisiaj będzie jeden unpacking, kolejny. Nie powiem Wam, co tam otworzyłam, ale na pewno Was to zaciekawi. No. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i...